cegły klinkierowej została zaakceptowana przez inwestora około 1,5 miesiąca temu. Może 2. Nieprawda. To 3. Nie wcześniej. Nie ma żadnego nigdzie zapisu, że była zamiana. Byliście bardzo zdziwieni, że nagle wyciągam jakiś klinkier. A to nie tylko kominy i ogniomurki, także elewacje. Ta hala miała ładną elewację zaprojektowaną z nie jestem czystej budowlaniec, więc tam no w każdym razie takie przecięcia z klinkieru, część jakieś tam inne. Wszystko zostało zrobione tak, jak widzimy na dzisiaj. Równo, zapaćkane, nie, podobno ma być jakiś tynk akrylowy, który podobno jest lepszy. Ale mając tutaj projekt ten drogowy, na tym projekcie zarówno prawy, jak i lewy krawężnik jest tak samo opisany. Nie ma napisane, że taki, ten tu ma być inny krawężnik, a tu ma być inny. A tam nie ma z dwóch stron krawężnika drogowego. I bardzo się dziwię i bardzo prosił, żeby jeden inspektor na budowie interesował się, co się tam dzieje. Dobrze, proszę bardzo, panie inspektorze, myślę, że pan to dzisiaj jeszcze sprawdzi na budowie. Ja bym chciał jeszcze usłyszeć opinię inspektora branżowego, bo jak z tego co pamiętacie, że robiliśmy zamianę ogrzewania i na dzień dzisiejszy okazało się, że projekt, który był zrobiony na zamianę ogrzewania, aż dokładnie chodzi o piec, który był ujęty w projekcie, jest nie do zakupienia już, że trzeba kupić piec inny i dużo droższy. Jak to wygląda, panie inspektorze?